Witam wszystkich. Nazywam się Roman Jankowski, pseudonim Jankes. Zapraszam wszystkich na obejrzenie programu Czarny Charakter, w którym występuję. No i lecimy. O lataniu marzyłem od najmłodszych lat, a tak naprawdę bakcyla chwyciłem, kiedy wracałem w 83 roku po wypadku z Gdańska sanitarną murawą do Leszna. Wtedy pilotował ten samolot pan Józek Mocek, doświadczony bardzo pilot, mój dobry znajomy dzisiaj. I od tego czasu chwyciłem tego tak zwanego bakcyla. Parę lat później, kiedy moje zdrowie się polepszyło na tyle, żeby przejść badania lotnicze w Głównym Ośrodku Badań Lotniczych we Wrocławiu. No, pojechałem na te badania. Było to w 1988 roku. Przeszłem te badania pozytywne i zacząłem szkolenie szybowcowe i równolegle samolotowe w Aeroklubie w Lesznie. Ja mam licencję PPL, czyli tak zwaną turystyczną, i mogę pilotować samoloty, które nie przekraczają masy całkowitej 5000 kg, czyli te wszystkie samolociki, które latają w aeroklubach, Cessny, Wilgi, Jaki i oczywiście tutaj ten ultralekki JK-059. Jest to dla mnie mimo wszystko, że potrzeba dużej koncentracji i przygotowania się do lotu, tym bardziej jak się gdzieś w trasę leci, ale ja odreagowuję, po prostu dla mnie to jest, jakby to powiedzieć, odreagowanie na stres. Wolne weekendy, kiedy w soboty mamy wolne, tutaj mamy trzy samolociki i z kolegami wybieramy się w różne traski na zloty z jakichś samolotów ultralekkich na zawody samolotowe, w charakterze oczywiście kibiców tylko, ale lecimy, spotykamy się tam z różnymi osobami, pilotami, pijamy kawkę przysłowiową i po jakimś czasie wracamy. Także tym samolocikiem mogę latać w całej Polsce, bo ma zasięg prawie 1000 km bez lądowania, także spokojnie na Mazury i z powrotem można polecieć. Oczywiście trzeba zatankować później. No na pewno ta prędkość, kontakt z motorami żużlowymi pomogła mi też tutaj w szkoleniu na samolotach. A, tak, do każdej dyscypliny trzeba mieć też predyspozycję do latania. Jeśli chodzi o kolegów moich z branży żużlowej, którzy latają, no jest to Wojciech Kącikowski z Wrocławia. Też spotykamy się na lotniskach, na lądowiskach, też lata. I Finn Rune Jensen, Duńczyk, tuner, też lata na takich ultralekkich samolotach. Od śmigła.
Nie, no, po prostu nie wystartowałeś, tylko na wolno sprzęgło puściłeś, się bałeś, nie podniesie, tak? Normalnie, startuj, nie bój się. Ale pokaż, jaki lud jest. Co ja wiem o Romku Jankowskim, o naszym trenerze, mega dobrym trenerze, który jest naprawdę, no ciężko to nawet opisać w słowach. Ja generalnie, my mieliśmy bardzo dobry kontakt i cały czas mamy, ale mój tata się dobrze kolegował zawsze z trenerem Romkiem. Przez dłuższy czas, a można powiedzieć, że od małego, gdzieś tam już jak zacząłem jeździć w Unii i trener był tutaj trenerem, to gdzieś tam unikaliśmy, ale cały czas mówiłem do trenera wuja. Normalnie musisz puścić, jakby cię podnosiło wtedy pod sprzęgle dopiero, nie? W pierwszym momencie. Dobra. Roman Jankowski ma taką swoją motywację. Jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak czasami coś jest nie tak, to przyjdzie, zrąbie jak należy i potem się od razu ten człowiek inaczej nastawia na to wszystko i zaraz to jest bynajmniej tutaj w moim przypadku, jak czasami Romek Jankowski przyjdzie i tam powie parę słów, ale zna się na tym i ja oczywiście się bardzo cieszę, że trener przychodzi tu, daje swoje te cenne informacje. Teraz ty pierwszy do mojej synek powiedziesz. Ty pierwszy. Jeszcze raz, to dwa kółka. Roman Jankowski w Lesznie to wszystko załatwia bez dowodu osobistego, na tak zwaną twarz. Wejdzie pan do banku, wejdzie pan do urzędu, gdziekolwiek by pan nie był, wszyscy pana znają i są... O, dziękujemy bardzo za kawę. Dziękuję. Czarna kawa. Ja myślę, że tak tej, na pewno tej... nie jest. Podobno zawsze tak było, że pan jest taką gwiazdą, tak rozpoznawalną w Lesznie, że absolutnie nie musi pan używać dowodu osobistego, a i tak wszystkie sprawy urzędowe, służbowe jest pan w stanie załatwić. Prawda czy nieprawda? A nie do końca, nie do końca. To, że jestem rozpoznawalny, przez tyle lat startowałem w barwach Unii Leśno i to się zgadza, ale z tymi urzędami i bankami to raczej nie. Ale popularność kibiców cały czas jest, tak? Jest. Panie Romanie, zapraszam na kawę. Nic się nie zmienia. Nie. Pod tym względem nie. Jak to się stało, że tyle lat wiernej służbie Unii Leszno? No bo sportowcy mają to do siebie, że zmieniają kluby, co jest normalne. Piłkarze często, żużlowcy może mniej. Czy te lata pana kariery, 75-2003, zmienił pan tylko na końcu, zmienił pan na Warszawę, ale to był ostatni rok. Czy wtedy było tak, że po prostu żużlowcy raczej rzadko zmieniali, że dobrze wam było w macierzystych klubach? Znaczy tak, kiedyś tak było właśnie, że zawodnicy nie zmieniali się tylko klubów. No były przypadki, kiedyś tam Zenek Lech poszedł do Gdańska z Gorzowa, tak. Wielkie przejście. Jan Krzysztyniak z kolei Krzysztyniak, do tak. Rzeszowa. I wcześniej z Zielonej Góry do Leśna, ale to było mało, to były bardzo, bardzo małe te ruchy kadrowe w klubach. No teraz się czasy zmieniły, całkowicie co innego, no to też częstsze zmiany są. Zawodnicy zmieniają kluby, są kuszeni różnymi tam kontraktami fajnymi i dlatego tak się dzieje. No tak, ale przez lata kariery w Unii miał pan kiedyś jakąś pokusę? Ktoś pana rzeczywiście bardzo tak podchodził, żeby tak, zmienił pan klub? Miałem propozycje z innych klubów, ale... Dziękuję bardzo. Ale tak powiem szczerze, powiedziałem sobie, jak zaczynałem, że chciałbym w tym klubie iść przez całą karierę. No i też tak się stało. Miałem propozycje i to nie raz, nie dwa, tak. Ale starałem być się wierny tutaj barwom Leśno. I tak do dzisiaj jest, dalej jestem z nimi. Czym Leśno pana uhonorowało za tyle lat pana wielkiej kariery tutaj? A czym uhonorowany jestem? Jestem zasłużony dla miasta Leśno. O, proszę. W Lesznie za chwilę się pojawiają świetni chłopcy, którzy dobrze jeżdżą na żużlu, bardzo dobrze bym powiedział. Także trener Roman tutaj pilnuje tą młodzież i widać, że nie dość, że chłopaki świetnie jeżdżą, to jeszcze przy okazji są też dobrymi ludźmi, dobrymi zawodnikami, dobrze są prowadzeni i widać, że tutaj trener pod tym względem ich pilnuje i widać, że ma duży na nich wpływ, bardzo pozytywny.
Także oni też, dla tych chłopców też mi się wydaje, jest to taka aspiracja, jest to taka osoba, która ich na pewno porusza do tego, żeby być jak najlepszym i właśnie jest jakby wzorem. Dobrze. Nie wiem, czy ono się nie popaliło za bardzo, wiesz? Ale następny wyjazd musisz poprawić do sprzęgu, to jest niedobrze. A normalnie on nie ma nalięcia ze startu w ogóle, tylko tak by się śmigł. Jeszcze raz, dwa kółka do parkingu. Trener jest bardzo dobrym człowiekiem generalnie, ma bardzo dobre serducho i zawsze nas wspiera przy jakichś gorszych rezultatach, czy wiadomo, jak jest wygrana, no to potrafi się też z nami niesamowicie mocno cieszyć. Widać, że mu na nas bardzo zależy, to jest bardzo oddany temu klubowi i generalnie czuję się tak, jakby cały czas w parkingu on jest z nami, także no, jego rady, jego pomoc, jego dobre serce cały czas nas buduje i to jest właśnie wspaniałe, że on jest takim dobrym, naprawdę dobrym człowiekiem, ma bardzo dobre serduszko. Trochę więcej gazu i bardziej z gazem na prosty. Jedziemy. Roman był legendą, idolem wielu nastolatków, którzy zaczęli próbować swoich sił na żużlu. Wiadomo, że Roman był fantastycznym zawodnikiem, podporą Unii i wzorem do naśladowania, bo jako zawodnik zawsze był perfekcyjnie przygotowany, przede wszystkim wspaniałym startowcem. Także my jako młodzi chłopcy mieliśmy na kim się wzorować i na pewno mimo to, że dla mnie, tak jak powiedziałeś, Tomek Golob był takim wzorem, tak Roman również był wzorem, bo była to osoba, człowiek, na którym można było się wzorować i brać te dobre wzorce. Pojedziemy 2-2. Jedno? Jedno nie. I zobaczymy, jakby więcej sprzętu wzięli, to jeszcze dwa, nie? Dobrze. Szybki facet. Roman gdzieś tam, no zawsze fajny, śmieszny facet, do tego jeszcze bardzo szybki, no i gdzieś tam legenda. No wiadomo, że legenda, bo jak mi przychodziło wchodzić w ten żużel jeszcze pewnie nie dorosły, a taki juniorski, to gdzieś tam mieliśmy okazję pojeździć, potem Roman już uciekał, a ja dziś szedłem w ten sport, więc pamięta się go jako, wiadomo, legendę, jak z nim można było wyjechać, a daj Boże jeszcze wygrać wyścig, to jest wspaniałe. Dwa. Być może kiedyś będzie tak, że gdzieś tam znowu wrócę na to pierwsze miejsce jako menedżer, trener. Na razie zajmuję się tą młodzieżą i pomagam Piotrowi. No i spełnia się pan, bo przecież Smektała, Kubera to zawodnicy, którym się pan opiekuje. Jeden i drugi wielkie talenty. No tak, tak. Fajnie jeżdżą, widać, się rozwijają. Progres formy jest, wyniki coraz lepsze. No i to mi sprawia bardzo dużą satysfakcję, że ci chłopacy, którzy jeździli u mnie, kiedy mieli po 13 lat w szkółce, teraz fajnie, gdzieś tam się pokazują, myślę, to świata drużynowych, młodzieżowych i w innych zawodach, w lidze, zaczynają punktować. No jest to na pewno satysfakcja. Przejdźcie dookoła, zobacz jak to wygląda. I stań koło tunelu i ze startu po dwa okrążenia na początku. Oni mają przyjść do parku Matrycetów, każą im przekazać. Dobra. Dysponuje mi bardzo podczas zimy, jak wiadomo, trener już też ma swoje lata, a wygląda bardzo młodo i jest młodziutki oczywiście, ale imponuje mi bardzo swoją zaciętością i tym, że wchodzi z nami pod strzelnicę, biega z nami, trenuje, trzyma formę na sałęce, także no, cały czas jest we formie i naprawdę to mi bardzo imponuje w trenerze i no i wiadomo, legenda polskiego żużla. Na każdym treningu, czy to jest sala, czy nie wiem, basen, czy cokolwiek, trener Romek Jankowski jest codziennie z nami na sali i nawet świetnie mu idzie, mimo że ma te już trochę tych lat, ale daje radę z nami na sali i ćwiczy dzielnie. Panowie, nie tak ostro, to nie jest mecz!
Bo bieg, zrobiliście lepszy bieg niż na lidze teraz. Teraz zrobiliście lepszy bieg niż na lidze, ale tak nie ma być, bo jeszcze się coś zdarzy. Trener też jeździł zawsze z nami na obozy zimowe, też z nami ćwiczył wcześniej, ćwiczy też teraz, także no jest to no bardzo fajne, bo wiadomo, cały czas przebywamy w tym czasie i możemy też dużo dyskutować, no, dużo rzeczy gdzieś tam analizować, a jeśli chodzi o treningi normalne na torze, no to trener no, co chwilę, jak jest nie pod taśmą, to jest w parku maszyn, na pewno lubi ten ruch i cały czas gdzieś tam się pojawiać i też jak ma jakieś uwagi, no to oczywiście rozmawia z nimi on i ciągle analizuje. Można powiedzieć, że nikt nie zapomina, nie kręci mu się, który zawodnik ma jaki problem, tylko z każdym potrafi gdzieś tam indywidualnie podejść do tematu. I to? Dobrze było teraz? No to fajnie. Jak się nie podnosi tego startu, to jest całkowicie inny ale, dojazd. Ale mimo, że teraz nie przypilnowałem tego startu, nie? To... Ale było walnięcie i za prosto, ja na dawno tego nie czułem, żeby on mi na prosto tak się prosto... No było widać, że szybko jechałeś. Okay. Mega, to jest ten nowy, nie? No dobrze idzie. To jechałem w Olszu. Okej. Okay. No widać, że jest szybko. I ze startu też jest dobrze. No. Dobra. Ikona, po prostu ikona. No, w każdym etapie kariery Roman Jankowski przewijał się przez tą moją karierę, więc jakby żużel bez Romka Jankowskiego byłby no, czymś całkiem innym. Mówi się, że Alfred Smolczyk to legenda. Tak, jest legenda. Słusznie, że ten stadion nazywa się jego imieniem. Jest nawet pomnik przy tym stadionie. Ja uważam, że Roman Jankowski również zasługuje na taki pomnik. Obok Alfreda Smolczyka to jest drugi zawodnik, który zapisał się w tym klubie, w tej drużynie najbardziej. To tak się urodziło w Anglii, jak jeździłem. Dużo kolegowałem się z braćmi Moranami, Bruce'em Penhalem, tam się Denis Sigalos, często żeśmy się spotykali na różnych zawodach. No i tak jakoś też wtedy w tych czasach no, miałem motory ubrane w amerykańską flagę, te butniki, to wszystko i to tak, jakoś tak się zrobiło, że ktoś zaczął na mnie, a Jankes tam i tak zostało. Czego panu zabrakło, żeby być w takiej ścisłej czołówce światowej? No, akurat to przypadło na taki okres, kiedy był duży kryzys w Polsce i dostęp do tego sprzętu jednak był ograniczony. Nie było możliwości, tak jak dzisiaj, pojechać do najlepszego tunera i zamówić silnik i jeździć na nim. To tak wszystko było. Mechanicy w klubie robili, co mogli, żeby ten sprzęt był jak na najwyższym poziomie, ale do tej czołówki, zwłaszcza wtedy Duńczycy dominowali, no było bardzo trudno im dorównać, jeśli chodzi o ten sprzęt. Gdzie jeździli sami Polacy, to ten sprzęt wystarczał, ale kiedy dochodziło do konfrontacji, chociażby na Mistrzostwa Świata, czy parowych, czy innych, no to odstawaliśmy bardzo mocno wtedy jeszcze. W 1983 roku w Gdańsku miał pan bardzo poważny wypadek. Zenon Plech wtedy no, nie zachował się fair i gdzieś tam pana wywiózł w płot. Aczkolwiek ja z nim też o tym rozmawiałem, że to było w ferworze walki wszystko. Ma pan jakiś żal do Plecha? Absolutnie nie. No to był finał mistrzostw Polski, pierwszy wyścig i akurat tak się ułożyło, że ja byłem w bardzo dobrej dyspozycji w tym 1983 roku. Przebrnąłem przed eliminację do Mistrzostw Świata.
na pudle, nawet do finału kontynentalnego, który się odbywał w Rybniku. Później Zenek z rezerwy wszedł w moje miejsce i wszedł do finału w Norden, gdzie Egon Miller zdobył tytuł mistrza świata. No i tak spotkaliśmy się w tym pierwszym wyścigu. Akurat no, się zrobiło bardzo ciasno po starcie i szczepiliśmy się motocyklami. No nie było szans. Gdyby nie ten wtedy fatalny wypadek, to pana kariera absolutnie byłaby jeszcze większa. Że podobno to pana bardzo zahamowało tak psychicznie. Proszę, nie wiem, czy pan to potwierdzi, czy nie. Że ten wypadek miał bardzo duże znaczenie na dalsze losy pana jazdy. Każda poważna kontuzja no, psychice pozostawia duży ślad. I trzeba czasu później, żeby zapomnieć o tym wszystkim. No, dla mnie to było duże przeżycie. To był kontuzja dosyć poważna i ja, to prawda, dochodziłem dosyć długo do tej formy, chociaż powiem, że w tym samym roku, kiedy wróciłem z tego szpitala z Gdańska, no to po krótkiej przerwie ja już wsiadłem na ten motor, zacząłem jeździć. Jeszcze wygrałem Memorial Smoczyka w tym samym roku i Złoty Kask we Wrocławiu, czyli gdzieś tam wróciłem pod koniec sezonu, ale to już nie było to, co przed kontuzją. Te wszystkie puchary no, mówią o tej bogatej karierze, ale jak pan tak to wszystko po latach sobie analizuje? To prawda, mistrzem świata nie byłem. A wiadomo, że w każdym sporcie no, każdy dąży do tego, żeby zdobyć mistrzostwo świata, ale ja na arenie naszym tutaj krajowym zdobyłem wszystko, co było do zdobycia. I gdzieś tam też trzy razy byłem w finale indywidualnym mistrzostwa świata. I w mistrzostwach świata par zdobyłem brązowy medal w drużynowych mistrzostwach świata w 80 roku. Ta moja kariera, uważam, że no spełniłem się w tym sporcie i jestem zadowolony z tego. Myślę, że inaczej nie mogło być. A z kim się panu najlepiej jeździło? Najwięcej tytułów w jeździe parami zdobyłem z Zenkiem Kasprzakiem. My byliśmy taką parą, która wygrywała te mistrzostwo. Ale super się jeździło z Piotrem Pawlickim, powiedzmy, z innymi zawodnikami z drużyny. A z kolei pana rywale, kogo pan tak najbardziej pamięta, jako takich, no, można powiedzieć, kogo pan, nie wiem, czy podziwiał, czy takich w tej hierarchii tych właśnie przeciwników, jakby pan sobie to no, na pewno Edward Jantarz, Zenek Plech, Rembas, Andrzej Huszcza, które stoczyłem wiele zaciętych pojedynków. Hans Nielsen, Ermolenko i wielu innych zawodników. Chociaż Tony Rickardson, często z nim wygrywałem oczywiście, chociaż był sześciokrotnym mistrzem świata. Simon Wick, który w Lesznie jeździł przed laty. Jeździłem też w Anglii dwa sezony i też tam się ścigałem z najlepszymi zawodnikami na świecie wtedy, w latach 80. W Anglii jeździła cała czołówka światowa i to była najsilniejsza liga świata wtedy.